Cześć. Widziałam to. Wtedy mówiłam, że nie wierzę, że przyjdziesz. A jednak zawsze przychodzę. Dobranoc. Jeszcze mam hałerku. Poczekaj, umówmy się, że moje filmy to nie są już teraz żarty, Hollywood, że to nie jest filmowanie śmiesznych chwili i wygłupów. Pokażmy im, jak to wygląda naprawdę. Słyszycie? Pokażemy wam, jak to wygląda naprawdę. Dosyć pięknych editów. Zostały do zawodów 3 tygodnie. Będzie ogień. To będą 3 tygodnie pełne prace. I żarty się skończyły. Zobaczymy, co dalej. Spacer? Tak. Trzeba się ruszyć, żeby kalorie uciekały. Let's go. Aż padłam z wrażenia. Dobra, miałam się nie śmiać. Mam być poważna. Na początku myślałem, że w moim życiu chodzi tylko o mnie. Moje cele, moje marzenia, kolejne tytuły, kolejne puchary. Ale gdy w sporcie sylwetkowym wygrałem już dosłownie wszystko, gdy zostałem pierwszym polskim IAP Pro Physique, nie byłem szczęśliwy. To był ten moment, kiedy zrozumiałem, że muszę zgiąć kolana, złożyć ręce i poprosić o kolejną szansę. I jestem bardzo szczęśliwy, że tą szansą mogę dzielić się z wami, tu na YouTubie. Mamy 22.53, jesteśmy z Karolina na spacerze na rynku Starego Miasta Olsztyna i chcę powiedzieć wam, że to są takie małe aktywności fizyczne, takie przyjemne aktywności fizyczne, taki czas spędzony razem, ale suma summarum właśnie takie małe wybory robią różnicę. Bycie aktywnym, świeże powietrze, kalorii zawsze trochę ucieknie. Za co jesteś zatrzymana? Właśnie sobie chciałam sylwiaczkę zrobić. Proszę podać statystyki naszego spaceru. 6238 kroków. Ile? Tyle. No to pospacerowali. No niedużo jakoś tak. No, także... Robienie filmu samo w sobie to też jest trochę kardio, bo się trzeba nabiegać z aparatem. Jesteśmy w domu, 2,5 godziny od skończenia treningu. Trzeba na pewno coś zjeść, popracować i to jeszcze nie koniec. A tu co się dzieje? Hello, masz telefon? Tak. Kapuchę robię ci na wyszło. Proszę cię o zakup szatkownicy. To musisz złożyć podanie o dofinansowanie Team Natura. Karolina ogarnie posiłki na jutro. Powiem wam, że to jest nieocenione wsparcie, jeśli ktoś organizacyjnie mógł pomóc ogarnąć za siebie dietę. Kamień z serca. I ja muszę coś zjeść jeszcze teraz. Na budziku mamy 4.53. Myślę, że na dzisiaj pracy wystarczy. Składam dla was film o YouTube Polska. I różnie pracuję. O tej porze często kończę raporty podopiecznych. Myślę, że tak w 5 z 7 dni. A czasem śpię. Nie. No. Rzadko śpię o tej porze. Raczej nie śpię. Raporty. A film to bardzo rzadko.
film to rozrywka, w sumie nie praca. Spodobie się mi też lubię pracować, ale... Czasami są ciężkie przypadki, zwłaszcza dziewczyny. No dobra. To ten, tego. To jeszcze nie koniec. Zostało kardio. Ciężka praca ma sens. Pogadamy o tym jeszcze jutro. Chcecie wiedzieć, jak będzie wyglądało jutro? Myślę, że część z was już wie. A ta część, która się zastanawia. No, zobaczycie. Nie chcę wam zdradzać wyjątkowych film mojego życia, ale obawiam się, że będą bardzo podobne do tych, które widzieliście dzisiaj. Uważaj, gorące. Da. Zawsze mnie atakuje. To straszne. Chociaż jest kilka wyjątkowych rzeczy. Dzisiaj dzień zaczniemy nie od treningu. Praktycznie zawsze staramy się zacząć od treningu, ale jest sporo rzeczy związanych z zamówieniami Never Quit. Muszę chwilę popracować z mailem. Dłuższą chwilę, więc ten trening pójdziemy w południu. I... Mhm. Ja wysyłałem. Wie pani co, zaraz zweryfikuję to. Jeszcze przed... Zawsze dzień wygląda podobnie. Jakiś czek formy. Prawdziwy dzień zaczyna liczyć się od kawy. I na pewno trzeba coś zjeść. Zobaczycie. I od buziaka dla swojej dziewczyny. A? Tego nie było w scenariuszu. Mua! Wierzcie kochani, ale naprawdę dobrze zapamiętam ten trening, bo to był pierwszy trening w tej redukcji, pierwszy trening w tych przygotowaniach, gdzie nie byłem w stanie zrealizować moich założeń treningowych. Teoretycznie miałem pracować do 180 kg na 4 ruchy, lecz zawiesiłem się przy 1,70. To nie jest motywujące, wręcz przeciwnie, ale chcę, żebyście wiedzieli, że absolutnie nie narzekam. Mam świadomość tego, że moje ciało czasami może być zmęczone. I to nie jest nawet fizyczne zmęczenie. To nie jest tak, że mięśnie nie miały siły pchnąć tego ciężaru. To, co cię ogranicza, to takie mentalne wyczerpanie. Chcesz walczyć do końca, ale twoja głowa już jest dawno w szatni. Nie ma jej z tobą na treningu. I z moich lat doświadczenia jako zawodnik, a także lat doświadczenia jako trener, zrozumiałem jedną bardzo ważną rzecz. Trzeba wiedzieć, że zdjęcie nogi z gazu to nie jest wstyd. Trzeba wiedzieć, że czasami trzeba słuchać swojego ciała, a nie z nim walczyć, bo koniec końców na treningu zawsze jesteście we dwójkę. Wy i wasze ciało. Dużo lepiej jest się porozumieć, niż stawać przeciwko sobie. Still. Może zmywam po tych schodach.
Zjeścimy dokładnie 90 minut wcześniej. Zwierzątko wrócić do domu. Zmienić buty, spodnie, koszulę. Żeby za bardzo nie śmierdzić. Zjeść coś. Jestem tu z powrotem. Mamy swoje. Nie żal się. Zwyczajnie mówię jak jest. Pokazuję wam jaki jest nakład pracy na powrót na scenę pro. To wszystko. Idziemy? Wszyscy? Wszyscy, to wszyscy. Everybody out. Jeszcze nie koniec, jeszcze nie koniec. I'm not done. No i siedzę tak od jakichś 10 minut. To zrobienie jest 10 km biegiem. Biegiem. Jak dumnie to brzmi, idę biegać. Nie, jestem niedźwiedziem, który idzie człapać i... To jest taki, że dostałem przed chwilą gratisową godzinę snu. Drzemka zawsze pomaga i nie jestem mocno zmęczony. Jestem zmęczony tak... średnio. Chodźcie, pobiegamy. Bieganie nocą jest coś wyjątkowego, coś takiego. To ma swój niepowtarzalny klimat i ten moment, gdy zakładasz słuchawki, wychodzisz z domu, biegniesz przed siebie i odkrywasz, że na ulicy nie ma żywego ducha, że praktycznie w mieście jesteś sam, że nikt inny tego nie robi, że możesz wybiec na środek najbardziej ruchliwego skrzyżowania w mieście, rozejrzeć się i pobiec dalej. To jest taka chwila, gdzie dociera do ciebie to, że robisz coś ciężkiego. I może dziwnie to zabrzmi, ale naprawdę lubię robić trudne rzeczy. Lubię rzucać sobie wyzwania. Ta świadomość, że inni ludzie śpią, gdy pracuję, jest dla mnie jakąś taką dodatkową motywacją. Nie będę ukrywał. Lubię to uczucie. I nie wiem, może jestem dziwny, może jestem jedyną osobą na świecie, która tak ma, ale myślę, że nie. Myślę, że sporo część z was też tak ma. I jeśli tak macie, to nie mówię dajcie łapę w górę, tylko mówię załóżcie słuchawki na uszy. Wyjdźcie dzisiaj nocą z domu, zróbcie parę kilometrów, pogadajcie sami ze sobą przy dobrej muzyce i zdrowym tempie. A, swoją drogą jeszcze jedno. Gdybym miał czapkę na głowie, to bym ją zdjął przed Krzyśkiem Gąciarzem. Gdy Krzysiek kilka miesięcy temu powiedział, że przebiegnie maraton, pomyślałem... Nie. Zobacz, Krzychu, nawet światło się dla ciebie zapaliło, żeby lepiej było mnie widać. Gdy Krzysiek kilka miesięcy temu powiedział, że przebiegiem razem, pomyślałem sobie nie ma szans, gość oderwany od komputera, od kamery, nie ma najmniejszych szans, nie wie na co się pisze i bum. Long story short, kilka miesięcy później, szczerze, płakałem przy biegu Krzyśka, jak wbiegał na metę maratonu w Nowym Jorku. Ten facet niesamowicie stworzył niesamowicie motywującą historię. Od kluski, która żyje internetem, do gościa, który jest pełnoprawnym sportowcem i... Krzychu. Chociaż tyle. Kaptur z głowy. I też jesteś po części inspiracją mojego biegania. Bo dawno tego nie robiłem, przez ciebie wróciłem. Widzisz? To działa. Mówiłem ci.